Witam. Słuch jest drugim najważniejszym zmysłem u psa. Nie tylko znacznie lepiej od nas słyszy, ale również szybciej rejestruje dźwięki niż człowiek. Warto zatem popracować nad jego słuchową koncentracją. Jest to ćwiczenie zapewniające pełne skupienie psa podczas spaceru, które nie tylko sprawia, że pies się na nim nie rozprasza, nawet w miejscach ruchliwych, ale staje się świetnym pomocnikiem. Jeśli podczas spaceru coś Ci niespodziewanie wypadnie, pies wróci się po ten przedmiot, by Ci go podać. Taki pies jest także bardzo pomocny dla osób niepełnosprawnych czy starszych, które mają problem ze schylaniem się. Na przykład, gdy takiej osobie spadną klucze, pies tak nauczony chętnie je poda. Dzięki temu można uniknąć schylania się, gdy stanowi to problem dla danej osoby. Poza tym warto pamiętać, że każde ćwiczenie kształtuje psa umysłowo i wzmacnia więź oraz szacunek do opiekuna. Z tego powodu nie zapominajmy pracować z naszymi psami. Można wykorzystać obecną sytuację podczas kwarantanny i zamiast nudy spędzić miły czas na ćwiczeniach z psiakiem, ucząc go nowych komend lub utrwalając już poznane. Kochani, za kciuki w górę, subskrypcje i udostępnienia bardzo dziękuję. I przypominam, że za 200 łapek w górę wrzucę filmik, jak nauczyć psa takiej umiejętności. Pozdrawiam.